Cześć wszystkim, mam nadzieję, że zagraliście kupon numer 1, tak zwany VIP, który podałem już na Facebooku 12 września. Kto zaryzykował i zagrał ten kurs 4.03, zgarnął. Jak zagraliście później, to kurs 3.45 też Wam wpadł. Tak jak myślałem, niespodzianek nie było, eliminacje są, powtarzam po raz kolejny, fantastycznym sposobem na zarabianie kasy. I zobaczyć jeszcze wiele, wiele razy, że można parę groszy fajnie przytulić bez większego ryzyka. Tu nikt nie kalkuluje, tu wszyscy grają na maksa, tu każdemu zależy na 3 punktach, także nadal twierdzę, że to jest jeden z lepszych tematów do zarobienia pieniędzy u bookmachera. Słuchajcie, zrobiłem sobie kuponik tak na szybko, jeszcze żeby teraz podczas tych kolejek październikowych coś tam zarobić. Kupon numer 2 nie będzie już niestety tak pewny jak ten kupon pierwszy, a to z tego względu, że i drużyn jest więcej, i bookmacherzy oczywiście się szybko zorientowali, że zdecydowani faworyci wygrywają. Także no wiadomo, kursy pozaniżali na maksa i żeby z tego cokolwiek wyszło, trzeba jakieś tam mecze wybrać. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, staram się wybierać mecze z tych meczy na zasadzie, że jeśli coś nie wejdzie, to będzie naprawdę giga sensacja. Nie zgaduję, tak jak Wam mówiłem, czy wygra Kazachstan, czy wygra Cypr. Na zgadywanki szkoda mi nawet 2 zł. Także słuchajcie, kupon numer 2 składa się z takich meczy jak Białoruś, Holandia. Tu zdecydowanym faworytem według mnie, możecie poczytać przy tym pierwszym kuponie, jest ekipa Holandii. Uwielbiam ten zespół, nie zawiedli mnie chyba nigdy. Także ja tutaj daję czystą 2. Oczywiście, tak jak Wam mówiłem, kursy są liche, więc parę tych meczy trzeba na kupon wrzucić, żeby miało to ręce i nogi. Drugi mecz to jest Polska-Macedonia. Słuchajcie, tak jak mówiłem, no Polska jest zespołem nieobliczalnym, to jest ciężko w ogóle wyczuć, co oni zrobią, jaka tam atmosfera panuje i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie co, ja liczę na kibiców, liczę na stadion w Warszawie. Mam nadzieję, że teraz gafy nie walej, że oni grają w Warszawie. Jak nawet nie grają w Warszawie, to grają w Polsce, więc... Więc liczę na wspaniałych kibiców i na to, że Lewandowski i spółka będą chcieli już dzisiaj przypieczętować awans i zrobią wszystko, żeby ten mecz wygrać. Ponieważ jest to Polska, obawiam się, że może się zdarzyć tak, że wpadnie tutaj remis. Także ja gram Polskę z taką opcją draft no bet, czyli remis nie ma zakładu. Jest to dostępne w STS-ie, jak tam rozwiniecie sobie przy tym zakładzie, tam klikniecie plusik, czy nie pamiętam jak się tam robi, wyskoczą Wam inne zakłady do meczu i tam bodajże na samej górze jest opcja, że gramy na wygraną Polski, ale razem z opcją remisu, na zasadzie, że jeśli będzie remis, będzie to rozliczone po kursie 1.00, czyli tak jakby był za ten mecz zwrot. Wolę nie ryzykować, wolę dopingować na spokojnie i wiecie, Macedonia jest teraz, tak jak mówią, poczuła krew, wygrali ze Słowenią, choć nikt się tego raczej nie spodziewał, ale oni wygrali, więc nadal są w grze, w eliminacjach. No i nauczony doświadczeniem, wolę w tym meczu nie grać czystej jedynki, a podeprzeć się z tą opcją remis nie ma zakładu. Kolejnym meczem Bułgaria-Anglia. No tutaj słuchajcie, wiele razy oglądałem te mecze, wiele razy łudziłem się, że Bułgarzy mogą cokolwiek zrobić. Naprawdę łudziłem się, oglądając wiele razy już te pojedynki. Tu niestety jest taka sytuacja, że Anglikom jakoś ta drużyna leży. Oni zawsze ich leją po 3-4-0, także ja sobie wiele razy robiłem nadzieję, próbowałem złapać fajny kurs na Bułgarach i niestety za każdym razem kończyło się to moją sromotną klęską i Bułgarów też. Także tutaj uważam, że Anglicy po raz kolejny wygrają, nie będzie tu żadnej niespodzianki. Kurs oczywiście znowu nie powala, ale 300 goła 2 na Anglików, myślę, że bez problemu wejdzie. Francja-Turcja. No i to już jest mecz podwyższonego ryzyka, aczkolwiek ja uważam z doświadczenia, że Francuzi, jak popatrzycie, oczywiście tak zawsze mówię, statystyki nie grają, tak, to jest prawda, ale Francuzi są tak mocną ekipą u siebie, że oni naprawdę nie takie ekipy odprawiali, więc myślę, że to jest akurat, patrząc tabelkowo, pojedynek 2 najlepszych drużyn, więc
Myślę, że tutaj Francuzi będą chcieli udowodnić Turcji, że są po prostu lepsi, ale uwaga, ale również nie daje gołej jedynki. Kurs na jedynkę jest coś ciutkę według mnie za wysoki, tak jakby się bukmacherzy sami obawiali, że ten mecz może się zakończyć podziałem punktów i jakimś takim totalnie luzacką grą. Także ja też tutaj polecam zagrać na jedynkę, czyli na Francję, że wygra, ale również z tą opcją draft no bet, czyli remis, nie ma zakładu. Kurs będzie niższy, ale tak jak Wam mówiłem, tu należy w tej grze należy grać, tak się przynajmniej według mnie powinno grać, żeby do absolutnie minimalnego ryzyka obniżyć jakiekolwiek ryzyko, żeby zaniżyć po prostu do prawie do zera. Czyli szansa, że wygra Turcja we Francji, według mnie to jest naprawdę, to by była giga sensacja. Oczywiście to jest sport, wszystko się może zdarzyć, ale myślę, że nie, że Francja będzie chciała pokazać, że są najlepsi i pomimo skromnego zwycięstwa z Islandią 1-0, tutaj choćby nawet te 1-0, ale będą chcieli wygrać. Także ja proponuję zagrać jeden draft no bet. Ostatnim meczem, jaki wybrałem, powiem Wam, że ciężko jest teraz wybrać już, bo tak jak Wam mówię, pozaniżali na maksa kursy bukmacherzy. Nie ma sensu według mnie ryzykować. Jest tam parę takich rodzyneczków fajnych, że można się pokusić o jakiś tam, nie wiem, dajmy na to Szwecja gra z Hiszpanią. Hiszpania bodajże już o nic nie gra, więc super kursik na Szwedów. No ale teraz pytanie, czy Szwedzi są w stanie nawet totalnie na luzie grającą Hiszpanię ograć? No i tu jest właśnie znak zapytania, więc nie gram takich meczy. Wolę jednak wygrywać pieniądze i grać coś pewnego. Także ostatnim wyborem na tym kuponie moim są Szwajcarzy, którzy u siebie naprawdę bardzo fajnie grają i wydaje mi się, że również tej opcji, że nie przegrają meczu, jest to bardzo dobry wybór. Także słuchajcie, reasumując, Polska nie przegra meczu, Holandia wygra mecz, Anglia wygra mecz, Francja nie przegra meczu i Szwajcaria nie przegra meczu. Słuchajcie, z tych pięciu typów, z pięciu tych typów jest kurs w STS-ie na chwilę obecną, jak ja to nagrywam, jest 10:17 rano. 2,40 minus podatek to nadal wyjdzie dwa razy to, co człowiek zainwestuje. Także uważam, że ryzyko wygrania jest bardzo duże i pomimo tego, że jest aż 5 meczów na kuponie, tak jak mówię, nadal są to eliminacje. Każdy inny wynik niż ten, który Wam prognozuję, no według mnie będzie dużą sensacją i oczywiście ja stawkę już robię dużo mniejszą niż na pierwszy kupon. Wolę się cieszyć wygraną kasą, nawet jak coś tu nie wejdzie i nawet jak przegram, to żeby ta wygrana z pierwszego kuponu no dawała tą radochę i żeby człowiek był na plusie, tak? No bo generalnie tu cały czas, tak jak Wam mówię, chodzi o wygrywanie pieniędzy, a nie dorabianie bukmachera. Słuchajcie, dosyć ciekawa jest sprawa z tą Fortuną. Ja nie wiem, czy wy żeście ten filmik oglądali, że facet tam wygrał kilkanaście baniek i jakiś tam doktor matematyki znalazł sposób na Fortunę, na STS i na te inne wszystkie firmy bukmacherskie. No jest to światełko w tunelu, kurczę. No i jeśli facet by się otworzył, jeśli by to zaczęli grać inni ludzie, no to słuchajcie, no to koniec bukmacherów chyba byłby bliski, co? No bo naprawdę, naprawdę, naprawdę to, co on zrobił, to jest po prostu szacun totalny, że w tak krótkim czasie potrafił na kilkanaście milionów ograć firmę bukmacherską, to jest po prostu szok. No nic. My skubiemy dalej, mam nadzieję, że dzisiaj te mecze są bodajże chyba jeszcze jutro. No, że ten kupon drugi będzie ponownie wygrany i cóż, do usłyszenia, życzę Wam wysokich wygranych. No i wspaniałej niedzieli, tak? Trzymajcie się, hej!